Damian Knyba, prosto z Chorwacji, gdzie jesteś na sparingach z Filipem Hrgowiczem. Powiedz, jak do tego doszło, skąd się tam wziąłeś i od kiedy i do kiedy tam będziesz, bo jeszcze tam jesteś, tak, jeszcze tam trenujesz. Znaczy, no mój menadżer Łukasz Kownacki się mnie zapytał, czy chciałbym jechać na sparingi do Hrgowicza. No to zgodziłem się, no i tyle w sumie. Jestem od drugiego i do 20 wracam. A żałujesz teraz tej decyzji po tym okresie sparingów, czy nie? Czy jesteś zadowolony? Czy jest ciężko? Nie, jestem zadowolony. Bo Łukasz mówił, że generalnie cię Filip Hrgowicz chwalił, że był zaskoczony tym, jak boksujesz, mając na uwadze twój dorobek, tak, i doświadczenie. No też tak słyszałem, nie? Znaczy, no mi tego nie mówił, no, a tak też mi Łukasz właśnie mówił, że mnie chwalił. No miałeś przegrywkę, bo wcześniej chyba i z Adamem Kownackim na przykład sparowałeś w zeszłym roku i z Mariuszem Wachem też robiłeś jakieś rundy. No tak, tak. Mhm. Powiedz, ile rund zrobiłeś z Hrgowiczem i powiedz ogólnie, jak on sparuje. Czy to są takie sparingi na maksa, czy są to takie sparingi trochę bardziej podzadaniowe? Jak to wszystko wygląda? No na razie mieliśmy 5 sparingów, z reguły po 4 rundy robimy. No u niego nie ma lekkich sparingów, właśnie on bardzo mocno bije i zawsze tam na całego idzie. Więc ogólnie dosyć ciężko się z nim sparuje, bo jest bardzo silny, no właśnie mocno bije i bardzo precyzyjnie, bije dużo dołów, za gardę w plecy czasami bije trochę tak nieprzepisowo, ale to jest właśnie też dosyć uciążliwe, więc no i ciężko go sklinczować też, bo od razu się tam wyrywa albo odpycha, więc no dosyć męczące też te sparingi, no i uciążliwe, nie? Więc no ciężko na pewno jest. A ktoś się zmienia na tych sparingach? Tam jest tak, że jesteś jeden ze sparing partnerów? Tak, no jest teraz aktualnie 3 sparing partnerów. Jak byśmy tak porównać Hrgowicza na tle na przykład Mariusza Wacha, tak, z którym miałeś okazję posparować w Dzierżyniowie, to jak go widzisz, to są atuty, mocne strony? Znaczy, no z Mariuszem, z tym Hrgowiczem, no mniej mi pasuje, nie, technicznie, no z Mariuszem mi się łatwiej robi, bo jest zdecydowanie wolniejszy, no i Hrgowicz jest aktywniejszy bardziej, nie, idzie bardziej do przodu, dużo ciosów zadaje, bardzo mocnych, bardzo precyzyjnie bije, więc no na pewno z nimi się bardzo dużo trudniej sparuje, nie, więc... A ty wiesz, kiedy on będzie walczył? Bo tak się mówi o grudniu, nazwiska też padają różne, nawet się mówiło, bo to jest zawodnik, który miał teraz boksować już w eliminatorze IBF i też i medalista olimpijski, także duża nobilitacja dla ciebie, takie sparingi. Tak, no z tego, co mówił, to chyba 4 grudnia, ale no, mówił, że tam z jakimś tam średnim gościem. No ale też z tego, co z nim rozmawiałem, to mówił, że tam ci zawodnicy z czołówki nie chcą za bardzo z nim boksować. Myślę, że mogą, myślę, że boją się, nie, po prostu. Powiedz nam, jakie u ciebie plany, bo miałeś aktywny ten rok tutaj w Polsce, czy ten temat powrotu do Stanów, powrotu, tak, bo już tam wcześniej byłeś, jest na tapecie teraz? No tak, najprawdopodobniej zawalczę 10 grudnia w Polsce i jakoś po nowym roku raczej do Stanów polecę. Mhm. I tam w związku z tym wyjazdem do Stanów też są w planie jakieś walki, czy na razie mówimy tylko o treningach, nie, jak ta twoja kariera ma dalej wyglądać? No myślę, że będą jakieś walki, ale no na razie żadnych szczegółów nie znam, więc... Ty jesteś zadowolony z tego, jak to się zaczęło w tym roku, wszystko potoczyło? Tak, no naprawdę udało mi się dużo walk stoczyć, praktycznie co miesiąc walczyłem, więc no jestem bardzo zadowolony. Mhm. Dobra, jeszcze na koniec takie pytanie, bo ty jesteś promowany przez Łukasza Kownackiego, więc zapytam o Adama Kownackiego. Wiadomo, mieliśmy nadzieje i oczekiwania przed tym rewanżem z Heleniusem, jak ty widziałeś tę walkę, no bo to na pewno jesteś rozczarowany. No widać, ten Helenius mu nie pasuje stylowo, nie, jest taką typową jakby kontrą na niego, więc no widać po prostu mu nie pasował, więc no mam nadzieję, że on się pozbiera jakoś po tej walce i z tego, co wiem, to będzie dalej boksował, więc. Czyli sparingi ewentualnie z Adamem też pewnie w grę wchodzą, jak poleci do Stanów? No myślę, że tak.